rapper number one. Ever wonder what it would be like? Co by było, gdyby psy hardkorowego Lombardu? Daj mi coś. Jest pani w moim sklepie. Po co te krzyki? Możesz się nie wtrącać? To był skip, bo to był jakiś inny program na starcie. Urywek był jeszcze. Dzięki kuta sklozła 2-4 cm. Tysięcy chciałem już wypisać czek. Potrzebuję pomocy? Urządziliście scenę. Ja tu rządzę. Dzięki, Krystian Cichu. Oj, wydarła się na hardkorowy Lombard. Tatusia. Oddałem w zastaw duży telewizor i przyszedłem zwrócić pożyczkę. 1 września wpłacił pan $20. Przedłużono panu wykup o miesiąc. Mówiła, że o dwa. Nigdy nie przedłużamy o dwa miesiące. O chuj, ale się zdenerwuję. Zapłaciłem za przedłużenie i kasjerka powiedziała, że mam dwa miesiące. Termin był do 1 października. Od tej daty minęło 6 tygodni. Powiedziała dwa miesiące. Czy na kwicie było 1 listopada? Proszę pana. Was nie. Niech pan posłucha. Nigdy nie przedłużamy terminu wykupu o dwa miesiące. Kłamał, że przedłużyliśmy mu o dwa miesiące. Nigdy tak nie robimy. Proszę przynieść papiery. Ale wkręca. To jest podstawowa kwestia. Podstawowa kwestia jest taka, że miał pan tu być 1 października. Powiedziała, że przedłuża o dwa miesiące. Może źle pan zrozumiał. Nie mylę się tak. Jednak się zdarzyło. Zastaw został sprzedany. Zaraz. Nie macie mojego telewizora? Właśnie. No to obsuwa. Niestety. To się w pale nie mieści. Jeśli przyniosę papiery i okaże się, że mam rację, kupię panu nowe. 73 cala? Tak jest. Jeśli moja pracownica popełniła błąd, nie ma dyskusji. Oj, przyniesie podrobione teraz. Mam nadzieję, że facet nie mówi prawdy. Mi się podział szczurek? A, muszę kategorię zmienić. To nie gra dla mnie chyba. Ale polecam, możecie sobie zagrać. I co? Łyso ci? Na 5 minut odpaliłem. Jestem Seth. Gerald. Oj, ona ma minę. Co za Nie wiem, niewygodnie mi się siedzi, kurwa. Zaraz wyłączam streama. Jak jest zrezygnowana taka jest. Jakby jej się żyć nie chciało. Jestem Seth. Gerald. To jest Marcella. Jakieś śledziucha podała do ręki. Mieliśmy włamanie i chcemy sprawdzić, czy nie ma tu naszych rzeczy. We wtorek wróciliśmy z pracy i zobaczyliśmy, że nie ma PlayStation i aparatu fotograficznego. Nic więcej nie zginęło. Były ślady włamania? Nie. Mamy dwa pitbule i dwa labradory. Jestem zmęczona. Codziennie chodzę do pracy. Wypruwam sobie żyły. Jeśli podam nazwisko, może pan sprawdzić, czy przyniósł tu konsolę? Słodziej Aszki. Przykro mi. Jestem wkurzona. Na mnie? Na sytuację. Rozumiem. Ludzie przychodzą i pytają, czy są tu ich rzeczy. Jeśli powiem, że Joe taki owaki oddał ich fanty w zastaw, a oni skują mu gębę, będę miał sprawę w sądzie. Gadanie. Chciałbym pani pomóc, ale nic więcej nie mogę zrobić. Nie, no to chyba na policję muszę się z czymś takim zgłosić. Kiedy policja im każe. Jestem tu cały tydzień. W sobotę? Wtedy będzie za późno. Państwo nie rozumieją procedury. Chodźmy stąd. Naprawdę? Pani jest wrogo nastawiona. Jestem zmęczona. Pani mnie nie słucha. Słucham. Mam wrócić z numerem seryjnym. Właśnie. W porządku. Dziękuję. Nie chcę tracić całego dnia.
Chcę pomóc tym ludziom. Niech podadzą numer seryjny i za 5 minut wszystko będzie jasne. Teraz jestem. Trzeba otworzyć jak taka muzyka. Chodźmy się zesłać, dziękuję Kritzl. Cześć, cześć, dzięki. Z fifuchy. Dobra. Wiecie, co jest najgorsze? Że ja kończę drugi odcinek, znaczy, że zaraz będziemy kończyć drugi odcinek oglądać, a czuję, jak się głodny zaczynał robić. No. O, to może jeszcze do tego zdążę. Chwila, nie. Dążę do tego. Idę w podarcie. Być. Witam, witam, Werson. 900 razy już pisałeś. Nie wierzę. Ale co z tego, że zajebiste karty w FIFA? Problem z FIFA jest taki, że to jest skarbonka. Skarbonka zrobiona z tytanu, którego nie rozwalisz i potem nie weźmiesz tego, co wrzuciłeś do skarbonki. To jest problem z FIFA. Jakbyś to mógł jakoś selnąć na markecie, cokolwiek. Nie możesz. Ważna emotka do dodania, co to? Mało tle... Nie dodam tego, proszę się. Ale kreatywna. Tak. No ale to jest zakazane, takie emotki są. Chyba. No. Mercha, coś przekręcasz, niemożliwe. I can't.
Coś tu śmierdzi. 13 na 20? Ostatnio było 14. Czekaj, zaraz to zweryfikujemy. Poka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ty, rzeczywiście. Co to? TikTok? Za każdym razem, gdy facet skrzywdzi kobietę, Bóg powiększa jego zakola centymetr. Idę po... To nie szczur. To jest kurak. Po prostu. W sosie jakimś orzechowym. Nie brzmi dobrze, ale no tyle to mam. Nie kurczak. Spokój się. Dobra, pokaż, jak to smakuje. 40. Potargujmy się. Muszę wyjechać. Dalej, dalej, już prawie. Jeszcze trochę. Dzień dobry. Jestem Paul, Les. Co pan przyniósł? 4 lata temu moja żona zmarła na raka. To są jej pierścionki. Chciałbym wiedzieć, czy byłyby coś warte. Ile miała lat? 47. Przywitasz takiego widza jak Verson, bo już prawie tysięczny raz wita się z tobą. Bardzo chciałbym panu pomóc, ale jest mały kłopot. Ten brylant maskara. Co ty kurwa za szczura masz na patyku? Ja pierdolę, nie wiedziałem, że jest aż tak źle. Mogłeś mówić, to bym ci dowiózł kawałek pizzy. Tuż obok tej łapki. Musiałbym wysłać go do Nowego Jorku do przeszlifowania. To spory wydatek. Mogę odkupić go od pana za $400. A z drugiego zrobić naszyjnik. Można wyjąć kamienie i zrobić wisiorek. Pańska córka mogłaby go nosić. Wspaniale. Miałaby coś po matce. Zgoda. Proszę do tamtego okienka. Kiedy słuchamy naszych klientów, czasem serce nam się kraje. Wyjmiemy go i osadzimy od nowa. Tata wymyślił, żeby przerobić pierścionek na wisiorek. Może dzięki niemu córka będzie zawsze pamiętać o swojej matce. Gotowe. Udało się załatwić to szybko. Piękny. Córka powinna się cieszyć. Będzie jej przypominał o mamie. Dziękuję. Cała przyjemność po mojej stronie. Rozpłaczę się, kiedy to zobaczy. Dziękuję. Do zobaczenia. Zawsze do usług. Moja córka będzie zachwycona. Jestem pewny, że wzbudzi to w rodzinie wiele emocji. Za chwilę. Proszę nie krzyczeć. Bo co? Co mi zrobisz? Byłem gotowy kupić go bez gadania. Nie krzycz. Prosiłem cię o pomoc? Bardzo mnie to zraniło. Hardkorowy Lombard. A w Demon Slayer, że było, że nie można być wrażliwym. Nie oglądała, to powiedziała, że nie oglądała.
Przyniósł pan kwit? Obym nie musiał odkupywać mu telewizora. Nie mam papierów. Niech pan sprawdzi w komputerze, bo wyraźnie zaszła pomyłka. Zaraz panu powiem. Zapłaciłem za przedłużenie. 1 września. Myślałem, że października. Do 1 października był zwrot pożyczki. Dziś mamy 18 listopada. Nawet gdyby przedłużono panu o 2 miesiące, termin wypadałby 1 listopada. I tak byłoby po czasie. Telewizor został sprzedany. To jest granda. Co z ciebie za biznesmen? Siedzisz tu tylko i okradasz ludzi. To kpiny. Tłumaczę przez 20 minut. Gdzie jest szacunek? Gdzie jest lojalność względem klienta? Klient ma zawsze rację. Wcale nie. Bracie, odsuniesz się? Za głośno krzyczysz, bo tu jest kuloodporna szyba. To nie ma sensu. Życzę miłego dnia. Wzajemnie. Dzięki. Przykro mi, że facet stracił telewizor. Nie chcemy zabierać ludziom ich... Widz pisze, że pracuje w Lombardii. Tacy klienci są dość często. Poważnie? Kurde, patrzę twoje poprzednie wiadomości, to nie wygląda tu zbyt wiarygodnie. Ostatnia to po chuj on w to znowu gra. Własności. Lepiej zarabiamy na wykupie zastawionych przedmiotów. Robimy co możemy, żeby odzyskali swoje rzeczy, ale gdy zostaną sprzedane, nic się nie poradzi. Co zrobiłem twojemu szefowi? Krzyczałeś na niego. Przez kuloodporne szkło? Zejdź mi z oczu. Sprzedałbym to taniej. Popieść go. To jest coś. Widzę, że tata chce kupić tę maszynę. Dave Potter, miło mi. To była czadowa fura. Słucham. To Aston z 1938 z atrapą chłodnicy Forda Anglia z 1939. Całość jest z 50 części. Mam 11 samochodów. Jakie jeszcze? Wolno mi chyba spytać. Mam Palero z 63, 4-miejscowego Barracuda 440. Ile by pan chciał? 25. Dolców? Sprzedany. Kiedy powiedział 25 tysięcy, już chciałem wypisać czek. Odpalmy go. Robi trochę hałasu. Masz kłopoty. Startował w wyścigu. Pojechał 270 km na godzinę. 270? Waży 530 kg. Można nim jeździć? To nie jest samochód na ulicę, tylko na wyścigi. To piękny pojazd i gdyby był dopuszczony do ruchu, natychmiast wypisalibyśmy czek. Nie chcemy pana obrazić, oferując 1000 dolców. Dziękujemy za wizytę. Niech pan przywiezie inne. Byłem gotów go kupić, gdy tylko go zobaczyłem. Zmartwiło mnie, że to wóz wyścigowy. Miałam 15 lat. Wolno w tym wieku? Białe złoto. Poważnie? Czy ktoś mnie obsłuży? Wie pan, ile tu czekam? Byłem zajęty. Czy wszyscy w tym sklepie są zajęci?
Poważnie, stoję tu nie wiem jak długo. Wołam i nikt nie podchodzi. Czym mogę służyć? Les, zostawmy ją Rodneyowi, zobaczymy jak sobie poradzi. Nie muszą wszyscy tam sterczeć, kiedy nikogo nie ma przy elektronice. A ty tu po co? To ochroniasz? Nie masz tu czego szukać, chłoptasiu. Zrób mi trochę miejsca, mówię serio. Powiedz mu, żeby się odsunął, bo rozpuszczę gębę, a jestem już mocno wkurzona. Bądźmy dorośli. Dorośli? Przyszłam tu wydać swoje pieniądze. Dosyć. Nie chcę mieć z wami nic wspólnego. Suka. Mówisz o swojej matce? W oczy byś mi tak nie powiedział. Gdzie jest właściciel? Gdzie jest właściciel? Za chwilę. Czego pani potrzeba? Nowego faceta. Rich? Co ja zrobiłam? Nie wiesz? Idź do domu. Hardkorowy Lombard. Co wy piszecie? Nie przepraszaj, popraw się. Suka. Mówisz o swojej matce? Prosto w oczy byś mi tak nie powiedział. Gdzie jest właściciel? Czy ktoś może mi pomóc? Jo mama. Gdzie jest właściciel tego interesu? Wasz pracownik mi ubliżył. To był klient. To był ochroniarz. Nie, i to pani zaczęła. Nieprawda. Przyszłam tu wydać swoje ciężko zarobione pieniądze. Z tobą nie gadam. Obeszłam cały sklep. Chce pani coś kupić? Sterczałam tam pół godziny. Ukradła, nie zarobiła? Nie krzyczeć, nie jesteśmy głusi. Chyba jednak. Głosi! Kto głosi, to ma rację. To się wymknęło spod kontroli. Seth stoi obok i nic nie robi. Ktoś musi się wtrącić. Odsuń się. Sama się odsuń. Jesteś w moim sklepie. Naprawdę? I co zrobisz? Tato, przestańcie krzyczeć w sklepie. Wszyscy. Ktoś cię prosił o pomoc? Niech się pani uspokoi i zachowuje jak dama. Nie jestem w nastroju, żeby być damą. Proszę przyjść jutro. Nigdy. Trudno? Spadaj. W oczy byś mi tak nie powiedział. Leję na tych łachów i ich zasrany Lombard. Boże święty, ale ma budni w łbie ona. Ale to jest scenariusz, pamiętajmy. Chrzanić ich. Traktują nas, jakby śmierdziały im nasze pieniądze. Idźcie stąd, ludzie. Kij im w oko. Twoja siostra ma się odczepić. Kiedy jestem w trakcie nerwowej rozmowy, nikt nie będzie mi mówił, co mam robić. Długo pracuję w tej branży i umiem sobie radzić w takich sytuacjach. Wygłupiasz się? Tato, przestań. Kiedy na mnie wsiadł, poczułam się zgnojona. Cholernie mnie to zabolało, bo normalnie się tak nie zachowuję. Ashley, chodź tu. No przytul ją. Co ci zrobiłam? O kurwa, nie, że wydziera na nią. Jeśli nie umiesz się zachować, nie powinnaś tu być. Przestań. Idź do domu. O chuj. Dasz mi coś za to? Dobry towar. Jak się dogadali. Potrzebuje pan obu rąk? Hi. Dzień dobry. Przyszłam zastawić laptop, ponieważ mój facet mnie opuścił. Po prostu spakował się i wyjechał. Jak mogę pomóc? Tak to jest, no. Przyniosłam laptop.
Pozbywam się starości i chłopak mnie opuścił. Na ile pani liczy? 550. A najmniej? 500. Ten sprzęt ma parę lat. Powiedzmy 300. Utrzymywałam typa kilka lat. Wracam do domu i wszystko zniknęło. Mieszkał z panią i pani go utrzymywała? To nie fajnie. Wykorzystywał mnie 5 lat. Mogę dać 350. Potrzebuję pieniędzy na zemstę. 375? 475? 425. A może chce pani wymienić? Mam brylanty. Potrzebuję nowego faceta. O, kurwica. Chciała tylko, by ktoś jej wysłuchał. Ja nie pomogę. Rich? Cześć, Rich. Jestem Sara. Co tu mamy? Facet próbuje mnie wykorzystać. Potrzebujesz pomocy? Wszystko gra. Na pewno? Seth pozuje na twardziela, ale jest dość bezradny, kiedy atrakcyjna kobieta zaczyna go kokietować. Muszę zdobyć pieniądze na nowego faceta. Opuścił panią? Powiedział jej, żeby wyjechała. Kiedy wróciła, dom był pusty. Kiepsko. Co mu pani kupowała? Zegarki, łańcuszki, ciuchy? Dlaczego? W jednym był dobry. Najwidoczniej był jak Mustang na rodeo. 425. 450, było 25. Pani chciała 450, ja 400. Spotkaliśmy się po środku. Dobrze, dziękuję. Za chwilę. Potraktowałeś mnie jak szmatę. Słychać was w sklepie. Zamknij się. Hardkorowy Lombard. Ashley? Stoję tam i przekrzykuję się z tą kobietą. Nagle przychodzi Ashley. Co ona sobie myśli? Kto dał jej prawo mnie uciszać? Musi się nauczyć, że sam załatwiam takie sprawy. Rozmawiam z klientką, która się na mnie wydziera, a ty każesz mi być cicho? Nic z tego. Przykro mi. Znów krzyczysz. Długo robię w tym fachu, więc pozwól, że sam będę się zajmował klientami. Próbowałam rozładować sytuację. Krzyczałeś. Wolno mi. Poniosło cię i wyładowałeś się na mnie. Bo się wtrącasz. Potraktowałeś mnie jak szmatę. Słychać was w sklepie. Prosił cię tu ktoś? O, chyba się już potacie. Robicie scenę. Nie sądzę. Jestem tu szefem i robię to, co uważam za stosowne. Czemu ty się nie stawiasz? Bo nie musi. Trochę rozumiem moją siostrę, ale to mój tata jest właścicielem i musimy to uszanować. To było chamskie, a ty tylko stałeś jak słup. Już koniec? Kurde. Zamknij się. Jeśli cię uraziłem, przepraszam. Nie. Masz rację, bo poczułaś się dotknięta. Ty masz rację, bo jesteś właścicielem. Mamy zgodę? To się okaże. Nie pozwolę się poniżać. Dosyć. Mr. Foxo, Adam Chivery, Reign of Sorrow, Copy, Mucha, ty, ja tego